Michał, to już twój trzeci półfinał, poprzednie bardzo dramatyczne. Czego spodziewasz się jutro? No na pewno jutro też nie będzie to łatwy mecz, ale miejmy nadzieję, że to po tych 90 czy 120 minutach my będziemy się cieszyli z awansu do finału. Po spotkaniu z Tychami, wiadomo, zaczęliśmy myśleć już o tym spotkaniu, zaczęliśmy analizować Piasta i kiedy zaczęły się te analizy, to już przyszedł ten taki dreszczyk tych emocji i ta koncentracja wchodzi na ten najwyższy poziom i, no i wszyscy są zmotywowani i gotowi, żeby dać siebie wszystko. My skupialiśmy się na każdym kolejnym meczu, udawało nam się przechodzić każdą rundę. Jutro będziemy grali w półfinale i też patrzymy na ten mecz. Na razie patrzymy na ten mecz i trzeba zrobić wszystko, żeby wygrać. Piast jest bardzo solidnym przeciwnikiem, jest to też drużyna, wiadomo, z ekstraklasy, z samej czołówki. Nie będzie to ciężkie spotkanie, ale mam nadzieję, że troszeczkę doświadczenia tego mojego w starciu z Piastem wyciągnę i uda się strzelić bramkę i co najważniejsze, awansować do finału.